Zapraszam na film Dolina Kościeliska zimą. Po chwili dochodzimy do bacówki na Wyżnej Kirze Miętusiej, gdzie w lato jest prowadzony kulturowy wypas owiec. Mamy tutaj też bacówkę, w której w porze letniej można kupić ostytki i inne sery wyrabiane w tym miejscu. Mamy kapliczkę. Te drzewa tutaj, to one nie są wycinane, tylko 10 lat temu, w 2013, w Święto Bożego Narodzenia był halny, który właśnie te drzewa w całej Dolinie Kościeliskiej. Tam i w Chochołowskiej przewalił te drzewa. Dochodzimy do mało znanego szlaku na halę stoły, na którym naprawdę mało osób chodzi w porównaniu do szlaku na dolinę, a jest tam dość ładny widok. Idziemy taką płaską drogą i co jakiś czas przechodząc mostami przez kościeliski potok. Wokół nas są skałki. Jakiś czas. No i ogólnie piękny krajobraz. Polana pisana. Tutaj czasami spotykamy takie oznaczenie. Nigdy tego nie jestcie. Dochodzimy do odejścia szlaku na wąwóz Kraków. Ja tym szlakiem kiedyś szedłem, no i tam się idzie kawałek wąwozem, potem mamy trochę łańcuchów i musimy przejść przez krótką jaskinię i potem wychodzimy z drugiej strony polany pisanej. Wyłaniają się potężne ściany Kominiarskiego Wierchu, na których też znajduje się jedyne w polskich teatrach gniazdo orłów przednich. Dochodzimy do skrzyżowania pod schroniskiem na hali Ornak. Idziemy nad Smarczyński Staw, tylko założymy raczki. Rozpoczynamy podejście szlakiem czarnym na Smarczyński Staw. Szlak się na początku słabo wznosi, ale to nachylenie się z czasem dość zwiększa. Po chwili szlak się wypłaszcza, idziemy lasem po dość płaskim terenie. Idziemy w tym momencie najstromszym fragmentem szlaku, który zaczyna się od zakrętu. Wyjdzie przez jakieś 50-60 metrów długości. Smarczyński Staw. Doszliśmy w jakieś 20 minut. Szlak jest bardzo dobrze przetarty. Z raczkami też w ogóle się fajnie idzie. Schodzimy i naprawdę warunki są świetne, w raczkach się idzie nawet szybciej niż w warunkach letnich, no bo śnieg jest odbity, więc naprawdę przyjemnie. Dochodzimy do schroniska na hali Ornak.
Teraz idzie tak. W warunkach zimowych ta trasa nie jest zbyt widokowa. No tym bardziej przy tej mgle, którą mamy dzisiaj. Ogólnie my już kończymy trasę w dość dużej mgle, która jest nawet większa niż jak tutaj szliśmy do schroniska. No więc do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.